Księga wyjścia. Rozdział dwunasty Pan powiedział do Mojżesza i Aarona. Takie będzie prawo dotyczące paschy. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, którego poddałeś obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przykazania w duchu i w prawdzie. Bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 13 przykazania Tory zabrania nam Dzielenia się ofiarą paschalną z cudzoziemcem. Czternaste zabrania dzielenia się nią z wynajętym sługą. Dla chrześcijan prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus Chrystus, baranek Boży, którego spożywamy podczas każdej mszy świętej. Dlatego można w sposób duchowy odnosić te przekazania do Ustalenia osób mających prawo przystąpić do stołu pańskiego. W tym zakresie przypomnę obowiązujące przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kanon 908. Katolickim kapłanom jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami lub szafarzami kościołów lub wspólnot kościelnych, nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Kanon 915, do Komunii Świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Czy te przepisy pokrywają się z przekazaniami biblijnymi dotyczącymi ofiary paschalnej? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.